6 rano, kładę się spać, jest ciemno, wstaję, jest ciemno. Co robię o tej porze? Idę na trening. Taką oto siłownię znalazłem w Łodzi podczas pandemii. A jak tu mogę wchodzić, zapytacie się? Otóż na zasadzie współzawodnictwa. Ta siłownia daje taką możliwość, by podpisać papierek, że jest się zawodnikiem profesjonalnym w jakimś sporcie. W moim przypadku to freestyle football oczywiście. I biorę udział w turnieju. Podpisałem papierek, który daje mi możliwość, by trenować na tej oto sali. Bardzo fajnie. Mam gdzie trenować przez zimę podczas pandemii. Mam nadzieję, że jakieś nowe obostrzenia nie wejdą i nie zablokują mi tego. Ach. Dlaczego tak wcześnie rano trenuję? Zbliża się 7:00, a ja zaczynam trening. No otóż zajęcia na studia, moi drodzy. Mam od 10 do 20 zajęcia. Po zajęciach już wolę odpocząć. Najwięcej energii na trening myślę, że mam wcześnie rano. A nie mam zamiaru rezygnować z treningów. Trzeba cisnąć dalej. Kupiłem nowe buty. Znalazłem Nike, trochę mnie cisną, więc będę musiał je solidnie rozbić. Znalazłem, poszukałem sobie w Google, wpisałem sobie frazę Nike SB Portmour ultra light, bo jak wiecie, no na naszym Allegro już ich nie ma. I taką oto ofertę znalazłem w sklepie, uwaga, z Cypru, więc z Cypru przychodziły mi te buty przez 20 dni. Obawiałem się, że wyrzuciłem pieniądze w błoto i w ogóle mi nie przyjdą, ale przyszły po 20 dniach. No i jest taki drobny minus, niby to są te same buty, ale one porządnie mnie cisną. Tak wyglądały moje poprzednie, jak widzicie. Już tutaj szyłem, trochę już tutaj się następna dziura robi, więc no ostatnie chwile tych butów. I jak widzicie, no to jest ten sam but, nie? Taki sam rozmiar, więc nie powinno mnie cisnąć. Więc taktykę mam taką. Na rozgrzewkę gram w tych butach. A resztę treningów do końca rozwalam te. Czas na rozgrzewkę. Siema. Siema. Przyszły mi te buty. I tak mi cisną, nie wiem czemu. Mam palce tak. No i niedobrze, nie? Mi się wydaje, że tutaj jest tak wężnie. No. Wiesz co, w tych pumach mam takie odczucie tak samo. Chodziłem wczoraj cały dzień w nich i jak zdjąłem, to poczułem taką ulgę. Wolisz trenować o 7 rano czy po południu? Południe. Ale jak nie ma wyboru, to trenujesz tu. O Jezu, jak dziwnie! Piramidki. Muszę się wypłaszczyć. Jest. Ale ja się trochę czuję. Bro. To będzie długa droga w rozbijaniu. Nie no, mi się wydaje, że się rozbija po prostu. Nie mają zakończenia. Nowe buty, nowa podeszwa, taka sztywna i tak inne czucie, nie? Na stalach zawsze jest. Po prostu piłka przykleiła. Inaczej. Dzisiaj powiem wam, że jest dziwnie. Jak zazwyczaj nie mam problemów z graniem wcześnie rano, to dzisiaj coś jest nie tak. To jest tak, jakby mięśnie mogły, ale głowa nie domaga. Oczy śpią, ale mięśnie pełne energii, więc może jeszcze się nie obudziłem, może takie ciśnienie, jak Żaneta mówi. Bo jak jechałem tutaj rowerem, to było ciemno jeszcze na dworze, więc może nie zaznałem jeszcze światła dziennego. Nie wiem, jeszcze śpię. Może zaraz się obudzę. Jak widzicie, nie każdy trening jest cudowny. Co nie, Żaneta? Żaneta potwierdza. Jakieś dobre kombo. Budzę się. Kurde, przecież to jest. Generalnie mam taki trik, o którym często zapominam, że go umiem, że go grałem. To jest ten, który widzieliście, achiat. Swego czasu dobrze mi wychodziło, bo nawet zrobiłem cross achiat, dwa achiatwy w kombie. Ale to jest tak, że po prostu bardzo często zapominam o tym triku i zapominam go grać i w rezultacie widzicie, jak widzicie, bardzo ciężko jest mi go zrobić. Więc pora wrócić do tego triku. Nie jest jakiś bardzo łatwy i powszechny, więc warto go grać. A mam zamiar kiedyś przecież crazy fita zrobić. Ale właśnie tak porównując, jak ja umiem achtatwa i jak doszedłem do skóry mów, to z tym achiatem, no to może być ciężki ten crazy fit, ale... Czy ktoś powiedział, że będzie prosto? Trudny jest ten achiat, bo kurde, trzeba go zrobić, jak ja go robię, to sobie wyobrażam, że robię altmaga na lewo, mimo to, że nie potrafię altmaga. Trzeba tak bardzo szybko wyskoczyć, dużo szybciej niż przy achtatwie. No jest taki, wiecie, bardzo niekomfortowy, no. Aż mnie bolą nogi, a jestem freestylerem, który lubi ołty. Generalnie ten trening podzieliłbym na dwa etapy. Etap zaspania, ociążliwego grania i moment przebudzenia. Troszeczkę się obudziłem, troszeczkę się rozegrałem i nawet pad wszedł, więc fajnie. A jeśli chodzi o te buty, to nie mam pojęcia. No, są strasznie ciasne, jakby były o rozmiar za małe. No spróbuję je rozbić, więc to chyba trzeba tak z tydzień treningów na rozbicie butów. Spróbuję różnych sposobów. Ale słyszałem taką legendę, że Erland grał w za małych butach o dwa rozmiary, bo nie miał innych do wyboru i rozbił je, więc skoro Erland rozbił o 2 rozmiary mniejsze, to trzeba było nie rozbić buta, który jest w moim rozmiarze teoretycznie. No zobaczymy. To by było na tyle z tego porannego treningu. Za 45 minut mam zajęcia, więc muszę lecieć, a 20 minut rowerem mam do domu, więc... Eldo, pamiętajcie, po prostu trenujcie.